Pan Alvin ma 58 lat i dotąd nie leczył się z powodu chorób przewlekłych. Zgłasza tylko występujące od dłuższego czasu zaparcia. Dzisiaj zgłosił się do szpitala z powodu wypróżnień ze świeżą krwią trwających od dwóch dni. Jakie będzie postępowanie u tego pacjenta? U każdego pacjenta z aktywnym krwawieniem podstawową sprawą jest ocena stanu ogólnego czyli ocena wydolności krążeniowej, oddechowej i stanu świadomości. Rozmowa z panem Alwinem dowodzi braku zaburzeń świadomości, odpowiada na pytania logicznie i nie wydaje się nawet śpiący. Jak ocenić wydolność krążeniową i oddechową? Najprostsze parametry są najbardziej wiarygodne. Zacznijmy od krążenia. Jakie parametry krążeniowe możemy ocenić? Ciśnienie wynosi 135 na 65, tętno 84 na minutę. Nawrót włośniczkowy poniżej 2 sekund. A co z oddychaniem? Czy skoro pacjent ma podejrzenie krwawienia, to czy jest sens oceniać stan układu oddechowego? Jak najbardziej, im ważniejszy i prostszy parametr do zmierzenia, tym bardziej warto go zanotować. Z pulsoksymetrią na przykład wyrobimy się poniżej minuty. Poza tym, duszność może być objawem krążeniowym, o czym pewnie już mówiłem i powiem jeszcze wiele razy. Saturacja wynosi 98% znamy już co prawda tętno, ale łapiemy za tętnicę promieniową, żeby się upewnić i przy okazji potajemnie mierzymy częstość oddechów. Mówiłem już pewnie kiedyś, że ciężko oddychać naturalnie, kiedy jest się uprzedzonym, że będzie mierzona częstość oddechów. Częstotliwość oddechów to 16 na minutę. Czy któryś z tych parametrów cię niepokoi? Powtórzę, Ciśnienie 135 na 65, tętno 84 na minutę. Nawrót osięczkowy poniżej 2 sekund. Saturacja 98% i częstość oddechów 16 na minutę. Pacjent nie wykazuje duszności. Mi się te parametry podobają i wstępnie oceniam pacjenta jako wydolnego krążeniowo i oddechowo. Co dalej? Świeża krew, zaparcia i uchyłki w wywiadzie skłaniają nas raczej do rozpoznania krwawienia zdolnego odcinka przewodu pokarmowego i tym algorytmem właśnie pójdziemy. Gdyby chory był niestabilny hemodynamicznie, wytyczne wskazują nam na angioteka jako na najszybszą i najpewniejszą metodę określenia miejsca krwawienia zdolnego odcinka przewodu pokarmowego. To jednak nie jest sytuacja, w której jesteśmy i potrzebujemy być nieco bardziej subtelni. Musimy ocenić, czy krwawienie jest poważne i wymaga hospitalizacji, czy nie. Jak to zrobić? Większość potrzebnych parametrów już znamy, np. wiek, płeć czy akcję serca. Potrzebujemy jeszcze na pewno dwóch rzeczy. Po pierwsze, musimy zbadać pacjenta per rectum, żeby ocenić obecność i intensywność krwawienia. Po drugie, musimy zrobić morfologię, żeby sprawdzić, czy krwawienie ma swoje odbicie w poziomie hemoglobiny. I już prawie moglibyśmy podjąć decyzję na temat hospitalizacji. Ale w tym momencie chciałbym wspomnieć o kilku pułapkach, które na nas czekają. Po pierwsze, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego również może manifestować się świeżą krwią w stolcu. Duża ilość krwi może nie zdążyć zmienić koloru i nie dać klasycznych smolistych stolców. Jeżeli mamy podejrzenie, że pacjent może krwawić z górnego odcinka przewodu pokarmowego, należy mu się gastroskopia. Po drugie, przy gwałtownym krwawieniu nie zawsze zdążymy zobaczyć odbicie w morfologii. Anemia może się pokazać dopiero po uzupełnieniu płynów. Po trzecie, decyzja o pozostawieniu pacjenta w szpitalu może okazać się trudna. Jest co prawda, na przykład skala Oakland która pomaga nam w tej decyzji, ale jest to skala bardzo czuła i większość chorych po podliczeniu wieku, płci i innych parametrów, które zmierzyliśmy, będzie kwalifikowała się do hospitalizacji. I w drugą stronę, może się zdarzyć, że pacjent oprócz krwawienia będzie miał np. niewydolność nerek albo zaburzenia krzepnięcia. I to te inne stany skłonią nas, żeby pacjenta hospitalizować. A więc jak zawsze na pacjenta patrzymy holistycznie, zaleceń nie traktujemy jako ostatecznej wyroczni i pamiętamy o mocy podstawowych parametrów. Kreatynina czy czas protrombinowy może zupełnie zmienić nasze spojrzenie na pacjenta. A teraz pytanie z leku. Zupełnym przypadkiem pytają nas o pacjenta bliźniaczo podobnego do pana Alwina. Pacjent lat 58, dotąd nie leczący się z powodu chorób przewlekłych, zgłasza od dłuższego czasu tendencję do zaparć. Zgłosił się do szpitala z powodu wypróżnień z widoczną, świeżą krwią trwających od kilku dni. Pacjent w stanie ogólnym dobrym, ciśnienie 135 x 65, tętno 84 na minutę, temperatura 36,6, BMI 31. Kory miał wykonaną kolonoskopię przesiewową w 55. roku życia, w której rozpoznano tylko uchyłki esicy. Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę krwawienia. A. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego. B. gózki krwawnicze. C. Uchyłki jelita grubego. D. Rak jelita grubego. Czy E. Angiodysplazja. Obecnie za najczęstszą przyczyną krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego uważa się uchyłki. I tę właśnie odpowiedź zaznaczymy. To wszystko na dzisiaj. Jeśli film się podobał, to kliknij proszę łapkę w górę i do następnego razu.